Koza, czyś ty zgłupiał? Miałem się nie odnosić w ogóle do tego wszystkiego. Obiecałem rodzinie, przyjaciołom, ale od rana do mnie wydzwaniają z jakichś portali, że im wysyłasz takiego JPEGa, że ja cię oszukałem na pieniądze. A przecież tam jest napisane estimated earnings, to znaczy te szacowane, tylko za ostatnie jeszcze rozliczenie nie dostajesz do łapy, bo unikasz urzędu podatkowego. Pało, pokazujesz nieopodatkowane dochody swoje, no przecież w tym momencie. A poza tym od tej kasy się jeszcze 10% zdejmuje dla tego MCN-u Agory, z którym podpisałeś umowę. Tak więc kasa za te miesiące, gdzie było najwięcej filmików, jeszcze nie przyszła w ogóle i przyjdzie do ciebie, to ty sobie tam rozdysponujesz, gdzie to idzie. Więc nie rób tak, bo to ściema jest, no i oskarżanie kogoś o kradzież to jest jeszcze w polskiej mentalności. Tak, nie dość, że nie mam brwi, przegrałem zakład, to jeszcze się patrzę w ekranik, a nie w ten, nie w to. W polskiej mentalności to jest okropne, no więc tak. No, tonący brzydko się chwyta, ale koza oskarżający kogoś o to, że mu hajsu nie oddał, to jest jak komunista, który komuś zarzuca rozrzutność i mało rozsądne podejście do dysponowania środkami finansowymi. Tak więc obiecałem, że nie będę odpowiadał, ale nie obiecałem, że nie nagram piosenki. Ha. Pyta, miała być czymś takim, miała pokazywać, że każdy radykał z siepałkę. Ale nie wstydzi się pan? No nie wstydzę się, mówię jak jest, relacjonuję. 300 osób? No na oko. No na oko? Tak. Pan się nie wstydzi? No, relacjonuję rzeczywistość słuchaczom, radiosłuchaczom. Rodzina, dlaczego? Skąd takie słowa, skąd ta agresja u państwa? Ale no, też tak. Jestem zwykłym oszustem, proszę pana. No, niezwykłym, jestem... Nieprzeciętnym oszustem. Pan w żywe oczy do nas robi z nas wszystkich, z ludzi poważnych, patrząc, młody człowiek patrzy nam w oczy i mówi, jestem z telewizji, trwam, wszyscy ale są jedni, a teraz my jesteśmy takimi radykałami, z nas się nabijają, a wy wrzucacie takie coś, od czego się chciałem odciąć. Nie rzucim ziemi, skąd... Marek, śpiewaj. Marek, śpiewaj, bo cię zabiję. Odbyt mi daj powąchać. Nie. Dawaj. Dlaczego kryjesz go przed światem? Daj mi ten odbyt. Nie. Dawaj mi odbyt. Nie. Muszę go powąchać. Jest niczym ambrozja, Zbyszku. Tak, mam propozycję. Dogadajmy się jakoś z Żydem i zostaw łysego, grubego, nieśmiesznego. Nawet i piosenka będzie. Nie, tak trochę improwizuję, nie że ułożyłem. No nie, inaczej będę tak. Koza, zostaw łysego, grubego, nieśmiesznego. Koza, dogadajmy się z Żydem i zostaw łysego, grubego, grubego, nieśmiesznego. Koza, dogadajmy się z Żydem i zostaw tego grubego, łysego, grubego, nieśmiesznego. I co mi zrobisz? Woo! Koza, zostaw łysego, Nie wiem, chwyt, ale możecie złapać. Jakbym coś chciał grać, to jest A-dur. Koza, zostaw łysego, C-dur. Łysego, grubego, G-dur. Nieśmiesznego. I możecie G-dur przytrzymać, żeby tak. Koza, zostaw grubego, C-dur. G-dur, zostaw grubego, trzymamy nieśmiesznego. A żeby był fajniejszy efekt, możecie zacząć od takiego palmuta, czyli przykładania ręki do mostka. Takiego, wiecie. I potem dopiero żyj. Koza, zostaw grubego, łysego, nieśmiesznego. A, C, G, trzymamy dwa razy. Koza, zostaw grubego, łysego, nieśmiesznego. I tutaj się rozkręcamy. Puszczamy palmuta.
Koda, zostaw grubego, zostaw grubego, łysego, nieśmiesznego. Koda, zostaw grubego, zostaw grubego, łysego, nieśmiesznego. Z Żydem się dogadajmy, dawną pytę powołajmy. Koda, zostaw grubego, łysego, nieśmiesznego. Jak ktoś nie zna chwytów barowych, to oczywiście może grać na zasadzie A-dur, prawda, czyli tak. Tylko, że musi mieć gitarę, prawda, taką, która tak nie szaleje przy... Bo tu mnie to będzie brzmiało tak, na chwytach zwykłych. A. Tak więc wolę grać barowymi, zdecydowanie. Zaczynać się nagrywa. Koda, zostaw grubego, łysego, nieśmiesznego.